Witamy na kanale Sława Polska. Podjęto działania w najbardziej krytycznym regionie południa. Dzięki potężnym atakom ukraińskie siły zbrojne prowadzą teraz strategiczne operacje w wielu punktach. Wojska rosyjskie mogą zacząć otrzymywać największe ciosy w historii. Odgłosy eksplozji dochodzą teraz z najważniejszych obszarów. Zwłaszcza po wzmożonych operacjach na wschodzie, południowym wschodzie i południu w ostatnich dniach, tym razem przeprowadzono ataki w najbardziej kluczowym regionie południa. Według najnowszych doniesień na niebie Krymu rozpoczęły się ataki rakietowe. Przeprowadzono dwa ataki rakietowe ukraińskim operacyjnym taktycznym systemem rakietowym GROM-2. Twierdzono, że pociskom widzianym rano zapobiegła interwencja rosyjskich systemów i sił obrony powietrznej. Stwierdzono również, że ta próba ataku może mieć związek z kontratakami armii ukraińskiej. W ten sposób rosyjska obrona przed atakami na większą skalę jest osłabiona. W obwodzie hersońskim na granicy ogłoszono, że ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki w Geniczesku, który łączy Krym z lądem. Okazało się, że rosyjskie punkty wojskowe zostały trafione brytyjskimi pociskami manewrującymi Storm Shadow. Mierzeja Arabat w pobliżu regionu również została poddana ostrym atakom. Chociaż szczegóły zdarzenia pozostają niejasne, widać było, że po odgłosach eksplozji uniósł się dym. Stwierdzono, że skoro region jest oddalony od linii frontu o ponad 110 kilometrów, może to być przygotowanie do ewentualnych działań przeciwko Krymowi. Jednocześnie organizacja tych operacji przy użyciu brytyjskich pocisków manewrujących budzi niepokój rosyjskiej armii. Widać, że te pociski, które są dość celne i potężne, zaczęły być często używane, zwłaszcza w ostatnich dniach. Sytuacja ta powoduje, że armia rosyjska staje w obliczu nowych lęków i problemów. Ponadto codzienne napływanie różnego rodzaju wsparcia wojskowego wymaga stworzenia nowej taktyki po stronie rosyjskiej. Ponieważ jest to dość trudne, straty i klęski armii rosyjskiej rosną szybciej i stają się nieodwracalne. Wiadomo, że armia ukraińska prowadziła jednoczesne działania na wielu frontach. W tym kierunku ma na celu okrążenie wojsk rosyjskich w wielu regionach i zapewnienie ich wycofania. Ponadto, w związku z tym, że na froncie południowo-wschodnim znajdują się ważne fronty, widać było, że organizowane są operacje strategiczne. Ujawniono, że armia rosyjska poniosła poważne straty w wyniku wzajemnych ataków prowadzonych na froncie zaporoskim, zwłaszcza w ostatnich dniach. Z oświadczeń wynika, że Rosja zaczęła ukrywać swoje straty w obwodzie berdiańskim. Wiadomo, że z dnia na dzień nasilają się ataki na ten portowy obszar Zaporoża, który graniczy z Morzem Azowskim i znajduje się na południu. Częste ataki na ten kontrolowany przez wojska rosyjskie punkt powodują krytyczne straty po stronie rosyjskiej. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Rosja stara się ukryć swoje ciężkie straty w tym rejonie Berdiańska, znajdującym się pod kontrolą wojsk rosyjskich. Jednak ciężkie straty rosną, mimo że starają się je ukryć. Eksperci z Instytutu Studiów Wojennych poinformowali, że armia ukraińska poczyniła pewne postępy w obwodzie donieckim i zaporoskim. Według analityków ukraińskie siły zbrojne zwiększają działania kontrofensywne na co najmniej czterech frontach. Stwierdzono również, że wojska ukraińskie prowadziły operacje lądowe w zachodnim Zaporożu całymi godzinami przez całą dobę, czyniąc w ten sposób pewne postępy. Oczekuje się, że wzajemne ataki na tym froncie będą się nasilać z dnia na dzień. Wcześniej informowano, że Ukraina przewiozła na ten front wiele sprzętu wojskowego i poczyniła różne przygotowania. W tym kierunku armia ukraińska może z całą mocą rozpocząć zakrojone na szeroką skalę ataki. Chociaż wiadomo, że działania na niektórych frontach nasiliły się, widać, że w ostatnich dniach częściej atakowane są fronty południowy i południowo-wschodni. W tych operacjach zwraca uwagę atakowanie przez siły ukraińskie punktów strategicznych ponieważ w ten sposób straty wojsk rosyjskich rosną coraz bardziej i trudno im osiągnąć sukces. Jednocześnie ogłoszono, że siły rosyjskie próbowały atakować w wielu punktach, ale bezskutecznie. Ukraińskie siły obronne zniszczyły 10 SHAHED-131, 131 dronów szturmowych i dwa rosyjskie pociski manewrujące, które wraz z obroną powietrzną próbowały zaatakować. Ponadto ogłoszono, że te rosyjskie zasoby wojskowe, które zostały wystawione na celne ruchy, zostały rozbite na ziemię i pochłonięte przez płomienie. Te sukcesy pokazują, że obronność Ukrainy jest coraz silniejsza. Ponadto przeprowadzono 15 ataków na dwa rosyjskie przeciwlotnicze systemy rakietowe. Łączne straty taktycznych bezzałogowych statków powietrznych Armii Rosyjskiej w operacjach przekroczyły 3250. Wiadomo, że straty te, które osiągnęły poważny poziom, zmniejszyły potencjał ofensywny i obronny Rosji. Pokazuje to, że jeśli ukraińska obrona będzie się dalej wzmacniać, wojska rosyjskie nie będą miały szans na sukces. W miarę kontynuowania udanych ruchów armia rosyjska ma się wycofać z wielu regionów. To sprawi, że wszystkie jego wysiłki pójdą na marne i poniosą poważne porażki podczas gdy po stronie rosyjskiej z każdym dniem ponoszone są straty, wsparcie udzielane po stronie ukraińskiej z dnia na dzień wzrasta. Według najnowszych doniesień Ukraina tym razem otrzyma wsparcie od niezwykłego kraju. Ogłoszono, że Kanada udzieli Ukrainie nowej pomocy wojskowej i przeszkoli ukraińskich pilotów. Według doniesień Kanada przyłączy się do międzynarodowych wysiłków na rzecz szkolenia ukraińskich pilotów myśliwców i zapewni Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości 500 milionów dolarów. Poparcie to zapowiedział premier Kanady Justin Trudeau po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Zełęskim podczas jego wizyty w Kijowie. W ramach wsparcia warto wspomnieć, że w procesie szkolenia uczestniczyła również Kanada, aby ukraińscy piloci mogli latać na zachodnich samolotach. Ponadto Trudeau poinformował, że dostarczy 10 tysięcy pocisków kalibru 155 mm, z dodatkowymi 287 pociskami A i M7 przeznaczonymi do ochrony ukraińskiego nieba. Podkreślono, że 10 milionów dolarów kanadyjskich przeznaczono na pomoc w rozwiązaniu problemów spowodowanych przez elektrownię wodną Kachówka, która poniosła poważne szkody w wyniku ataków wojsk rosyjskich w ostatnich dniach. Podczas wizyty w Kijowie Trudeau podpisał z prezydentem Zełęskim oświadczenie, że Ottawa będzie wspierać przystąpienie Ukrainy do NATO, gdy pozwolą na to warunki. W przyszłości każdy krok, jaki kraje podejmą w związku z wojną i wszystkie decyzje podjęte przez przywódców krajów będą miały znacznie większe znaczenie. W tym kierunku konieczne stanie się określenie wszystkich posunięć planem strategicznym. W tej wojnie, która trwa od dawna, widać, że nie ma już marginesu błędu dla obu stron. To nadal zwiększa presję, zwłaszcza na rosyjskich urzędników i rosyjskich dowódców. Ponieważ w przypadku ewentualnej pomyłki prawdopodobnie zostaną zwolnieni ze swoich obowiązków. Według prognoz napięcia na frontach i między państwami będą z czasem narastać. Będzie to wymagało rozważniejszego podejmowania każdego kroku. Zobaczymy, co będzie się działo w najbliższych dniach. Dotarliśmy do końca kolejnego filmu. Możesz nas wesprzeć, lajkując film. Możesz łatwo śledzić nowe filmy, subskrybując. Życzę wszystkim dnia wolnego od wojny. Do zobaczenia.